Także ciemne, ciemne, ciemny ten świat Państwo zobaczą. Ciemno wszędzie. Dziady mickiewiczowskie. A jakie rechodupstwo, proszę Państwa. Jakie rechodupstwo strasznie. I pod pałacem Stalina. I pod pałacem Stalina i wszędzie. Że spółdzielnia powinna budować po kosztach dla swoich członków. Tak? Zaraz będzie spółdzielnia też, tak. Spółdzielnia zaraz będzie. Spółdzielnia mogła funkcjonować ewentualnie. No tak, na funkcjonowanie spółdzielni, natomiast no to już jest kwestia kontroli przez samych spółdzielców, tak, którzy powinni się interesować tym, jak spółdzielnia funkcjonuje, jakie są koszty budowy i tak dalej. Tego są rada nadzorcza, tak i walne zgromadzenia. No nie da się zbudować, jeżeli w planie inwestycyjnym spółdzielni nie zostanie przez walne zgromadzenie, przez radę nadzorczą zatwierdzony plan, że będziecie budowali na przykład spółdzielnia, będzie budowała lokal wolnostojący. No to wtedy bez zgody 501 do mnie zadzwonimy. 501 160 549, bo wiecie Państwo, rechodupstwo straszne. Świat, co ciekawe, tylko moherowy lub ateistyczny. No już jak ci Żydzi ustąpili, to moherowy świat. Dzwonimy do Zośki. Konkurs, tak, na projekty, które w związku z tym, że będą zestandaryzowane, to będzie kilka takich bardziej modułowych. No bo ona opiekowała się tym Zalewskim. Patrz, jest zajęte. Opiekowała się tym Zalewskim, proszę Państwa, i teraz niepewny los jego, bo jest po prostu wielkości tych otworów drzwiowych, tak, będą jakieś belki stropowe przymknięte. I tego będzie także dużo, no, tak, niestety, będziemy kupowali jako Państwo, przymknięte, tak, i teraz tak, ona się nie odzywa. Więc to powinno obniżyć koszty, będzie większa ilość budowanych, tak, czyli większa ilość produkowanych. Zobaczymy. To wtedy obniżą się koszty, z której też chcemy uzyskać efekt. Zajęty sygnał. Proszę Państwa, bab sztyl moherowy, bo tutaj nie ma ani jednej jechówki, ani jednej mormonki. Wszystko to są te kopciuszyny katolickie, nawet w buwie, i tak się rozglądają. Wiecie Państwo, myślą, że Pana Boga złapali za nogi, a diabła za ogon. I tak ciągle, jak tak podskoczą, to ha, 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 ha. A pod koniec dnia chodzą za łzy wściekłe, no bo ciągle muszą tutaj z kimś przegrać. No, prawdą Bożą muszą przegrać. Z logiką Bożą muszą przegrać, dobrze. Mamy to na względzie, zarówno w prawie spółdzielczym. Planujemy uchwalenie nowego prawa spółdzielczego i nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ale to niestety, na to musimy jeszcze trochę poczekać. Najpierw ten podstawowy program zrobimy. Chcemy tylko w międzyczasie wprowadzić te rozwiązania, które wymagane są przez orzeczenia Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, i przywrócić to lokatorskie prawo. I myślę, że to już też pozwoli spółdzielniom więcej budować. Także proszę Państwa, że znowu zaczyna się jakaś piosenka. No rzeczywiście nie znają Biblii, nie czytają Księgi Mormona, do cerkwi nie chodzą, bo tu cerkwi nie ma, tylko wrzask, chlanie, krzyk, no i rechodupstwo. Także myślą, że jakimś chwytem, że podrobią świętych. Święci to, proszę Państwa, nie są gwiazdy, bo nawet Biblia mówi, że gwiazdy z nieba spadać będą. Nie ma autorytetów, nie ma nic. Świat po prostu szatana, to ludzie powinni wiedzieć. Ale ciągle podskakują, że coś im się uda tu zrobić, świat naprawić. W czasie przed potopem Noe nic nie miał zamiaru poprawić, po prostu głosił zagładę. No i dzisiaj jest to samo, proszę Państwa. Także Świadków Jehowy nie podrobią. Co? I tak sztucznie, charakterystycznie, to od razu widać, że coś ktoś kręci, oszukuje, chce się pod kogoś podszyć. To Facebook od razu to zauważy, proszę Państwa, że jak kij w mrowisko w tę żebracznicę się wbije, to albo rechodupstwo, albo wrzawa, albo nerwy, albo stres. Także no niestety.
śmieszny to jest bardzo, ale człowiek, który ma odrobinę psychologii mądrości, a to może być osoba nawet, która nie ukończyła szkoły podstawowej, zauważy dziecko u rodziców, że chcą go oszukać. Tyle.